Jaguar. Zobaczymy, z kim będziemy się ścigać. O nie. Co? Dwóch graczy? Dobra, ja jestem atakujący. Muszę dostarczyć flagę do celu. Mam Jaguara, który ewidentnie nie nadaje się do jazdy offroadowej. Ale czemu tylko dwóch graczy? Nie rozumiem. Co ty robisz, ziom? Tu nie atakujesz. O nie. O nie, czemu tylko dwóch graczy? No widzicie, on mnie musi dotknąć, ale co on robi? On chyba chce mnie gonić, tak? No ładno! Chyba trzeba poczekać na normalnych graczy, aż będą grali. No youtuberzy są jacyś dziwni. Nie chcę z nimi grać. Youtuberzy są dziwni, dajcie spokój. Weź człowieku, graj. O, za pół minuty się kończy. Finding Team Adventure Session. Wygląda na to, że po prostu mało osób gra w te Team Adventure teraz. Więc tak naprawdę multik będzie można pokazać. O, 6 na 6. Wyścigi gra chyba dużo osób, wygląda na to. Poczekaj na Forza Horizon dla wszystkich. No właśnie, jak będzie premiera, to wtedy będzie można pograć. Okej, mamy klasę A. Mamy tutaj wszystkie pokazane wyścigi, jakie będziemy mieli. W trójce tego brakowało, bo nie wiadomo było, jaki samochód trzeba było wybrać. A tutaj mamy tak, klasę A. Mamy wyścigi głównie offroadowe, z tego co widzę. Free Roam Rush w sensie. Okej. Czyli co? Klasa A, no to ja biorę sobie chyba Subaru, bo Subaru jest... O kur... Ja biorę ciężarówkę! Ale ja mam tu RWD... Nie no... Dobra, zobaczymy. Yeah! Myślę, że to się... I mamy tutaj sezon zimę, tylko że mam cholerny napęd na tył, więc będzie mi bardzo ciężko. 2400 koni mechanicznych. Nie wiem, czy mam jakiś samochód z klasy S2. Oni chyba jechali po prostu ostatni wyścig, więc teraz już będę z nimi cisnął. I też mamy offroady. Tylko że ja nie mam samochodu z klasy S2. Chyba będę mógł jakiś pożyczyć, nie? Możemy wybrać... Oż mordę. Chyba, że wypożyczymy, bo tam... Bo my tu mamy... No jakieś offroady głównie. Dziękuję Kuba za donatik. Okej. Nie no. Kurde. To już lepiej Aventadora wziąć chyba. Ja pierdziewym. Przecież ja bym tam nie dał rady tym. Wziąłem sobie, wypożyczyłem Aventadora. Pagani na śnieg. No, chociaż mamy tu napęd na 4 koła, a to Pagani R. Nie dość, że zajebiście lekkie, to jeszcze napęd na tył tylko. To ja tam nie poszaleję. Ale podejrzewam, że Lambosem też będzie ciężko. Okej, okay. Są mini gracze. Zobaczcie, oni się teraz tutaj pokazują. No, ktoś ma Audi. To już wiadomo, kto wygra. Hey. A ja mam wypożyczone... O nie, tutaj są jeszcze jakieś inne koksy. Zobaczymy. Jeden ma Bugattiego. Jeden ma McLarena Senne. GTR z 93 roku. RS6, chcieliście RS6? Ktoś jest w RS6. O kurde. No dobra, zobaczymy. Wszyscy mają korony. O, mamy ten, jesteśmy podzieleni na drużyny. Dobra. No i zobaczymy. Ja startuję pierwszy, chyba jestem najgorszy z nich wszystkich. Jestem w drużynie czerwonych.
A idzie na razie dobrze. Lambos całkiem nieźle się tu trzyma. Auto jedzie samo, zmienia biegi. Audi poleciało ścianę. Jak ja będę tu z ludzkami grał, to przerąbane będzie. Co to Audi tutaj? Ja myślałem, że będzie ciężko Aventadorem. Bo to Audi tutaj lata na wszystkie strony, nie? Ale ono nie wie, że jest chyba ze mną w drużynie. Bo leci na Hama, zobaczcie. Gdzieś tam wyskoczył przez... Ojej! Ma dużo mocy, ale kurczę, nie ma w ogóle przyczepności. Jest Bugatti, patrzcie. Ej, powychodzili tamci gracze. A to słabiaki jakieś. Oj, Bugatti może wygrać! Kurde! Nie! Ja uwielbiam to uczucie, kiedy przoduje się przez większość wyścigu, a potem nagle wyprzedza cię jakiś taki ziomeczek, nie? Dalej! Kurde, nie udało się. Ale zobaczcie, ile osób powychodziło. I tak nasza drużyna wygrała, bo byliśmy w tej czołówce, nie? Patrzcie, 3 graczy wypadło. What the fuck? Co z tą kampanią? A właśnie, jaki teraz dodatek do The Crew wyszedł? Bo ja nawet nie wiem. Co to za dodatek? Okej, teraz jedziemy każdą możliwą drogą, byle jak najszybciej do celu. Ale zostało 3 graczy, czemu oni online nie grają? Kurde. Ja taki świeżak, 21 poziom. Oni już tutaj coś grają, zobaczcie. Zobaczymy, czy uda mi się dojechać do celu pierwszy. Aha, fajnie. Fajnie, że tu byłem ustawiony, zobaczmy. No. Owce! Ciekawe, czy ich jeszcze dogonię. Tu możemy jechać na przełaj, tak jak nam się podoba. Nie ma żadnych ograniczeń, tak powiem. Byleby nie kończyć na drzewie, nie? Wow! Dobrze by było też na niczym się nie zatrzymać w ogóle. Oj, Bugatti coś poleciało. Jedzie całkiem tam, widzicie go daleko? Jedzie naokoło, próbuje ominąć las. Musimy troszeczkę zaryzykować i cisnąć przez las, jeśli chcemy go wyprzedzić. Dawaj! Dobra, jedziemy przez wodę. O nie! Woda to lawa, nie można wjechać do niej. Jedź.
Jedź. Ej, daleko trzeba ten jechać. O, fajnie, zatrzymam się na tym gównie. Świetnie. O. Nie dogonię go chyba. Dobry ma ten Bugatti. Ale Bugatti gorzej się trzyma dużo od Lambosa. Gorzej się trzyma drogi, chyba że go jakoś tam tuningował. Ktoś już dojechał. Ale to gości z mojego teamu na szczęście. Hehe. Dobra, to się po prostu nazywa rush. Musimy cisnąć do celu jak najszybciej się da. W poprzednich Forzach to po prostu był wyścig do celu i musieliśmy dojechać tam, gdzie się zaczynał kolejny wyścig. I tyle, nie? Ej, ktoś chyba dobił do sesji. Bo widzę, że jest jakiś nowy samochód. Rayleigh Fighter. Local Motors chyba on jest, nie? Się nazywa. Także będzie ciekawie. Mają 100, no powyżej setnego poziomu. Jak na ten etap gry to jest już sporo. Bo muszą cisnąć nieźle w tę grę już. No ale spróbujmy swoich sił. Zobaczcie, jest Bugatti. Ło! Ale ciśnie ten z tyłu. No tu możemy mieć problem. Ale się nie spychają, kulturka jest, kurde. Widzę, że tam Audi z przodu trochę blokuje Bugattiego. Ale Bugatti... Zobaczcie jak się tam spychają. O kurcze. Bugatti chyba wypadło z trasy. Tutaj można dawać takie szybkie komunikaty. Nie wiem jak one się pokazują, ale... Chyba się pokazują po prostu na takim szybkim czacie gdzieś tam. Właśnie jeden gracz, chyba ten przede mną co jedzie, dał przed chwilą taką emotikonkę, whoops. I ona się gdzieś tam pojawiła przy minimapce. Ale ciśnie tą Audicą. Popatrzcie, ja też mogę coś takiego zrobić. Ale to muszę... ciężko. Ciężko jak się zmienia biegi i się skręca i wszystko. Wszyscy teraz do dupy jeżdżą. Każdy próbuje poznać grę. O, jest Bugatti! Teraz ja kontra Bugatti. O, widzicie, on teraz coś tam napisał na tym czacie tak szybko, nie? Spróbuję teraz. Go! Okej. Ale szybkie jest to Bugatti, ja pierniczę. Trochę podgoniłem na tych zakrętach, widzieliście? Bugatti musiał mocno hamować. Nie chwal wyścigu, bo przegrasz. No i przegrałem, no. Zobaczymy jak pójdzie. O! Ja jadę na szosę. Oj, nie wyrobiłem się za zakręć. Joku, oni tam cisną, bo tylko w roadach, dajcie spokój. O, jednego chyba doganiam z mojego teamu. Się rozbił na drzewie. Jadę szosą, wiecie? Przez rondo w prawo. Tutaj możemy sobie skrócić chyba. Mam nadzieję, oby. Uwaga! Uwaga, uwaga!
Dobra, chyba jestem na przodzie. A nie, ktoś inny jest bliżej chyba. Oj, ja jestem pierwszy, pięknie. Jednak szosą się bardziej opłaca jechać. Zobaczcie. Poleciał na koniec. Nieźle. Ojej. Fajnie, za każdym razem innych graczy pokazuje. Dobra, jedziemy. To będzie długi wyścig po krętych drogach. Więc mam szansę, myślę, z Bugattim. Bugatti jest najszybszy. Zobaczcie, jak on już tam wszystkich wykańcza na starcie. Ale rozwalili się o ścianę wszyscy. A ja kulturka. Uwielbiam właśnie patrzeć. Wyhamuję przed zakrętem, a wszyscy się rozwalają w ścianę. To jest takie satysfakcjonujące. Patrzcie, jak buja tym Rally Fighterem. Au! Ale tutaj się liczy, kto będzie lepszy na zakrętach, nie? Bugatti jest dobry i na zakrętach, i na tym. Na prostych. Tutaj tak mocno ściąłem, bo chciałem temu z tyłu uciec. Czułem, że on leci już na mnie. Ole, kręto tu jest, patrzcie na to. No, a tu Bugatti będzie przeżywać koszmar. Z tą jego mocą i masą. Ja Aventadorem powinienem coś zdziałać. Goni mnie ten z tyłu. Patrzcie, na rama leci. Hehe, nie ma tak. Znam takich gości jak ty. Ale on tutaj właśnie będzie wymiatał tym Rally Fighterem. No, a synchronizacja trzeba powiedzieć, że jest bardzo dobra. W trójce też była dobra, nie? Że nie ma tam problemu, jak teraz, jak na razie z tymi lagami czy czymkolwiek. Kurde. Dobrze cisną. Koniec. Ja pierdzielę. Tutaj się przydałoby coś offroadowego. Ale Aventadorem i tak nie jest źle. Tylko trochę więcej mocy też by nie zaszkodziło, nie? Na prostych czuć jednak, że oni odchodzą. Dobra. Czemu Aventador znów brzmi tak źle? No, brzmi jak te stado os. I tak. I oni chyba wygrali teraz. I to są emotikonki, jak się wygra, nie? Fajnie, bo zawsze tam jest jakoś dodatkowo, ci gracze są pokazani, te awatary. A nie tylko, że same samochody. Także bardziej taka społecznościowa jest ta Forza Horizon 4, nie? No i tak wygląda na obecną chwilę ściganie się multi, ale jak będziemy już razem sobie grać, to będziemy lepsze wiksy odpieprzać. Ja już mam pomysły, co będziemy robić.